Cześć, witajcie. Końcówka roku to czas różnej maści podsumowań, różnych list, 10 najlepszych, 10 najciekawszych i tak dalej, i tak dalej. Ja też zrobiłem swoją listę. Subiektywną, osobistą, no i oczywiście inną niż wszyscy. Zatem zaczynamy. Na pierwszy ogień smartfon, który chciałbym mieć. I tu mnie macie, bo pewnie pomyśleliście, że pewnie Galaxy Z Fold 5. Prawie trafiliście, ale słuchajcie, w tym roku pojawił się mu groźny konkurent, mianowicie OnePlus Open, który, przyznam szczerze, trochę skradł moje serce. Nie ma co prawda tak szczelnej obudowy jak Samsung, ale za to robi lepsze zdjęcia, szybciej się ładuje, a do tego ma równie świetne głośniki i jeszcze lepszą wibrację. Tym skradł moje serce i powiem wam szczerze, że gdyby był ciutkę tańszy, to pewnie przekonałby mnie w 100%. A tak, taki drobny niedosycik zostaje, ale już zacząłem się zastanawiać, czy aby na pewno nie wolałbym Opena. Kolejna kategoria. Najbardziej udany następca ubiegłorocznego modelu. Tu nagrodę przyznałbym Nothingowi. Nothing Phone 2 okazał się moim zdaniem równie fajny jak jego poprzednik, oczywiście unowocześniony, ale zachował wszystkie fajne cechy poprzednika, dodając troszeczkę nowego, taką szczyptę przyprawienia nowością. Ten telefon również bardzo mi się w tym roku spodobał. Kolejna kategoria to dobra zmiana, z tym, że naprawdę dobra zmiana. Czyli smartfon, który zmienił coś na rynku. Takim smartfonem w tym roku jest dla mnie Motorola Razr 40 Ultra. Co ona zmieniła, moi drodzy? Uczyniła wreszcie klapki użytecznymi. Zewnętrzne ekrany urosły i można coś na nich zrobić bez otwierania tej klapeczki. A do tego jeszcze ta Motorola genialnie wręcz wygląda. Zakochałem się w tym telefonie. Nawet pomimo koloru magentowego, ten telefon po prostu mi robi. Co najciekawsze, ta Motorola sprawiła, że i Z Flip od Samsunga stał się użyteczniejszy, bo też dostał większy ekran, ale Samsung nie zrobił tego ekranu tak fajnie, jak zrobiła to Motorola. A jak już mówimy o urodzie, to czas na najładniejszy telefon moim zdaniem. W tym roku za najładniejsze smartfony, przy czym podkreślam, wcale nie mówię, że najlepsze, najładniejsze pod względem designu, wypuściła Nubia, konkretnie jej oddział gamingowy, czyli Red Magic. Red Magic 8 i Red Magic 8S naprawdę robią mi strasznie swoimi wyświetlaczami. Wyświetlacze bez ramek, bez dziurek, prostokątne, równiutkie. No po prostu genialnie to wygląda, a i reszta tych smartfonów jest całkiem niebrzydka. No gdyby jeszcze Nubia podciągnęła optymalizację i przygotowanie softu, to już w ogóle by było fajnie. A tak, no cóż, mogę je tylko nagrodzić za wygląd. A jaki smartfon moim zdaniem jest w tym roku ogólnie najlepszy? Czyli ma najmniej kiksów, najmniej złych cech, a najwięcej takich cech, które ja chciałbym w smartfonie widzieć. Tutaj typy są dwa, dla każdego coś miłego i typy są w sumie chyba oczywiste. Galaxy S23 Ultra, jeżeli chcemy smartfona z Androidem, no i oczywiście iPhone 15 Pro Max, jeżeli jesteśmy Apple'owcami. Te dwa telefony to po prostu smartfony kompletne, a kolejna kategoria to smartfon, który pozytywnie mnie zaskoczył. Takim smartfonem, moi drodzy, w tym roku był dla mnie Realme 11 Pro Plus. Telefon, od którego wiele nie oczekiwałem, a tu przyjechał smartfon, który bardzo fajnie pracuje, bardzo fajnie wygląda i do tego robi całkiem fajne zdjęcia i ma całkiem fajny ekran i w zasadzie wszystko w nim było całkiem fajne, włącznie z jego ceną. On był dobrze wyceniony, teraz staniał jeszcze, więc tym bardziej jest jeszcze lepiej wyceniany. Przyznam, że ten smartfon bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, bo do testów przystępowałem z takim lekkim uczuciem a się okazało, że jednak było fajnie. Ale w kategorii najlepszego średniaka, najlepszego telefonu, w kategorii value for money, zwycięża inny u mnie. Takim telefonem jest, moi drodzy, Motorola Moto G84. Smartfon, który w zasadzie pod żadnym względem nie jest wybitny, ale zarazem pod żadnym względem nie jest ewidentnie zły, nie jest przestrzelony, a jego cena jest dobrze dopasowana do tego, co on oferuje. Jest to tak zwany bezpieczny wybór, smartfon, którego nabywcy myślą, że z pewnością nie będą nim rozczarowani. A skoro mowa o rozczarowaniu, smartfon, który najbardziej mnie rozczarował, to HTC Desire 22 Pro. Kiedy testowałem ten smartfon, słuchajcie, po prostu nie wierzyłem, że taka firma, jaką było, z przykrością to stwierdzam, było HTC, wypuściła coś takiego. No spuśćmy zasłonę milczenia. To jest telefon, który dla mnie był rozczarowaniem minionego roku. A co mnie zaskoczyło w ubiegłym roku? Zaskoczyła mnie pospieszna ucieczka marki Vivo z polskiego rynku. No i nie tylko z polskiego. Co tam się stało? Tak naprawdę
nikt chyba konkretnie nie wie. W każdym razie odpuścili nasz rynek, bardzo żałuję, bo Vivo robiło naprawdę świetne telefony, może nie najlepiej wycenione, ale naprawdę niektóre modele mieli świetne, a jak teraz sobie oglądam przykładowe zdjęcia robione przez dziennikarzy z całego świata najnowszym flagowcem Vivo, no to zazdraszczam mocno. Mocno. A na koniec zostawiłem trend roku i mam nadzieję, że tu Was trochę zaskoczę. Co jest dla mnie smartfonowym trendem roku, czyli zmiana, coś, co się wydarzyło na rynku smartfonów, co najbardziej mi się spodobało. No nie uwierzycie, moi drodzy. Najbardziej spodobało mi się to, że coraz częściej producenci stosują na tyłach obudów smartfonów plastikową imitację skórki zamiast szkła. Po pierwsze mi się to podoba, po drugie uważam, że jest to mega praktyczne, szczególnie dla kogoś, kto niekoniecznie jest zręczny, tak jak ja, i często upuszcza telefony. Ten trend moim zdaniem jest bardzo fajny, bo łączy wszystko. Obudowa jest tańsza, czyli producent ma wyższe zyski, a my zyskujemy mniej problemową eksploatację telefonu i w sumie jego wyższą praktyczność. A na koniec, moi kochani, czas na Was. Piszcie, moi drodzy, w komentarzach, co Was w tym roku zaskoczyło, który smartfon Wam się podobał, który Was rozczarował i jaki fajny trend w tym roku zauważyliście. Koniecznie się podzielcie swoimi myślami w komentarzach, do czego serdecznie Was zachęcam. A dziś już dziękuję Wam za oglądanie. No i cóż, pomyślności w nowym roku. Do zobaczenia, kochani. Cześć!